No i dalszy ciąg relacjonuje tych uroczystości. Werble są, policja pilnuje, składanie wieńców, mówi się kto od kogo. Od ZHP ktoś składa, prawda? No, ja widać jest wojsko oficjalne. No i idę dalej, żeby coś więcej zauważyć. Pełno wojska, prawda? A jest orkiestra wojskowa. No będzie wesoło. Urząd Wojewódzki. Ludzie tu obsiedli z dziećmi. Akademia Sztuk Pięknych. Pięknie. Elegancko to wygląda. O, podhalańczycy. No ładnie to wygląda wszystko. Proszę Państwa. No, czyli to jeszcze potrwa nieźle tu przed tym. Bo przyszli od katedry przez Krzyszka Pińskiego, aż tutaj pod pomnik Grunwaldzki, prawda, idą kolejne grupy, składają wieńce, prawda, widać, wieńców już jest dosyć dużo, no, ale dalsze grupy nadciągają. Milicja też ma swój oddział tutaj, prawda, tych wieńców, jak widać, jest tutaj już dość sporo. A tu się zbliżam do samego pomnika Grunwaldzkiego z Jagiełłą jako takim głównym punktem uroczystości. Z tyłu widać barbakan, z przodu kościół świętego Floriana. No i flaga tutaj wysoko na maszcie. Dobrze. Widać, że tu jeszcze są przygotowani inni do składania, do pilnowania. No a sam pomnik tutaj teraz razy, czego nie zbytnają, przybliżam na ile się da. Tam kościół świętego Floriana. No to byłoby na tyle dzisiejszej. Bo to składanie i to wszystko potrwa jeszcze nieźle. Więc to tutaj ten pomnik może jeszcze z boku pokażę pod innym kątem. Prawda? No ulica Padaleskiego to nic dziwnego, że Padaleskiego, bo on był przecież fundatorem, organizatorem tego pomnika.